No teraz ja włączyłem. Tam się nagrywa osobno. Pod ten. A będziemy mieli monitoring, gdzie się nagrywa. A moje kości. Dobra, pokaż to tutaj. Trzymaj. Czy mi widać? Dobra, w razie co możemy tutaj monitorować. Ej, okay. Brudzisz mnie małe. A fajne, nie? Tu sobie możemy sterować. Mogę nas zaznaczyć, że ma nas śledzić. Okej, okay, teraz będzie ciebie śledził. Kamera ciebie śledzi. Będziesz śledził? F2 styka. Za mało. Za duża dziura. Nie mogę dać mniej niż F2. Nie mam 1-2. No, ale ty mówisz jakieś 7-1, coś takiego. Tak? Mówisz? Głębia ostrości, to będzie mniejsza, będziemy mogli sobie kiwać tak głowami, a ten, no, nie będziesz miał tak, że jeden nieostry, drugi ostry. No to już ci tutaj... To 5-6 przynajmniej w tej odległości na tym szkle. No już, jadę. mamy 7-1. No okej, ona i tak ciebie śledzi, jesteś przystojniejszy, dobra. Tak. Wyprostujmy się. Dźwięk jest okej, okay, dobra. Witam Was na kanale White... Właśnie, na który kanał nagrywasz? Dobra. Na kanale z psami. O, dzisiaj tworzysz kolejny kanał z psami. Albo z przerośniętymi chomikami. No dobra, już daj chwilę ciszy. Patrzcie w ekran. Dobra, czekaj, bo ja zdejmę ją, żeby w mikrofonie nie było... Dobra. Patrzcie w ekran. Siedź tutaj małe. 3 sekundy ciszy i zaczynam. Witamy Was na kanale Wildlife Super Photocam. Nie było 3 sekundy. Dobra, jeszcze raz. Nic na głos. Nie, ja się wstydzę. A tam się patrzeć. Witam Was na kanale Wildlife Super Photocam. Dzisiaj chciałem poruszyć z Łukaszem taki ciekawy temat, bo jesteśmy po przeciwnych biegunach, akurat będzie to pasowało. Nie powiedział pytania przed nagrywaniem. Tak, nie powiedziałem pytania przed nagrywaniem. Ostatnio oglądałem sobie nagranie wysokie ISO, koleś tam o Wildlife mówi, nie? Jak fotografuje, taki nowy kanał, fajny, i tam była dyskusja, on mówił, że bardzo fajnie, przydatnie, że on się tak nauczył używać tego back focus, wiesz, ludzi w Wildlife, nie? No i czekaj, no i powiedzmy, zachęcał, żeby ktoś to sobie przetestował, kto miał domyślnie ustawiony aparat, żeby przetestował, i tam pewien kolega napisał w komentarzu, że to jest zabobon, ktoś to wypromował bez sensu, on to wiele lat używał i wrócił do normalnego stosowania i on nie wie, czemu to jest promowane ogólnie, bo to jest bez sensu. Ja tam trochę szedłem w polemikę, bo ja uważam, że jakby domyślnie producent dawał na przykład back AF, nie? A nie zintegrowany z przyciskiem AF, to by wszyscy mówili w internetach, żeby ktoś spróbował alternatywy i używał tego zintegrowanego z przyciskiem spustomigawki. No tak. Ale że domyślne ustawienia są aparatu takie, jakie są, że dostajemy, że naciskamy do połowy i nam ostrzy i robimy zdjęcia, no to wszyscy mówią na tych kanałach, żeby po prostu wziąć i spróbować alternatywy w ustawieniach. Ja się właśnie nie zgodziłem z nim pod tym względem i mu tak to próbowałem wytłumaczyć. On stwierdził, że po prostu ktoś to rozpromował w internecie i dlatego to się stało takie popularne. I teraz nie wiem, czy producenci dodali tą funkcję, zanim on ją rozpropagował w internecie, czy po tym, jak on ją rozpropagował, to oni dodali to do funkcji aparatu. Bo nie wiem, jaka była kolejność. Trudno mi tak jest to ogarnąć, wiesz? Nie, ile pamiętam, już z 20 lat temu już takie coś było. Myślę, że od początku, jak weszły te, no, miałeś on-off. Tak. Bez lustra. No, od dawna jest, ja nie wiem. Znaczy te, no, lustra. Nie wiem w ogóle, co to znaczy rozpromować to. Po prostu no, że się po prostu na kanale na YouTubie sławny fotograf powiedział o tym i wszyscy tak zaczęli stosować to. Ja nie. Ty nie. Znaczy, Łukasz używa tego przycisku, wiecie, ze spustej migawki zintegrowanego, ja używam on, ale nie zawsze, bo ja mam w zależności, co ja robię, bo na przykład do Wildlife'u... Ty zmieniasz, ja nie zmieniam, ja mam cały czas tak samo. Tak, no bo wiesz, bo do Wildlife'u mi jest wygodniej, bo wiesz, ja mam tutaj problemy z tą mobilnością i na przykład ja nie muszę przełączać między S a C, bo po prostu puszczam ten przycisk i mi jest to wygodniejsze dla mnie, nie? No tak. Wiesz, o co chodzi? No bo gdzieś tam ustawię tą ostrość nawet do ostrze, jak nacisnę, to mi przeostrzy, bo teraz masz, te nowe obiektywy są elektroniczne, ten mają ostrość, jak ustawiasz. Jak ją ustawisz, to kiedyś, jak miałeś te obiektywy, że ona by była mechaniczna, to jak nawet ustawiłeś tą ostrość, przytrzymałeś, to aparat ci nie pociągnął
tego AF-u, wiesz o co chodzi? No, mógł pociągnąć. No, ale nie tak bardzo, wiesz, nie? A, no mi, tak. A mi na przykład w tym bezlustrze, jak ja mam, to wszystko jest elektroniczne i wiesz, to sobie mogę zaprogramować na co chcę, ustawianie, to pokrętło. I jak ja na przykład ustawię sobie ręcznie i nacisnę ten spust migawki, to mi przeostrzy po prostu, nie? No i ja to też używam często w portrecie, tam gdzie muszę mieć totalną kontrolę nad tym AF-em, wiesz co chodzi? No tak. Że na przykład doostrzam i nie przełączam ten AFS, AFC, no bo modelkar czasem stoi, czasem chodzi, nie? Mam cały czas AFC i po prostu puszczam i ten, nie? Przełączam go tylko, jak chcę, żeby aparat automatycznie wykrywał oko, bo wtedy jak mam wyłączony ten back focus, to sobie joystickiem mogę które oko przerzucać. Wiesz o co chodzi? No tak. I tylko wtedy to włączam, jak chcę tak, powiedzmy sobie, zaszaleć. Ty używasz tak, bo jesteś przyzwyczajony? No ja 20 lat tak robię i przyzwyczaiłem się do tego, że po prostu do połowy naciskam i jestem w stanie to kontrolować w ten sposób i wystarczy. Jakoś nie potrzebuję innych ustawień, a szczególnie przy wildlife, bo wtedy wykrywanie oka u zwierząt sobie włączam najczęściej, a w portrecie no to albo robię jak zwykle w centralnym punkcie i przekadrowuję, no, jak to ja. Albo też wykrywanie oka, ale to jest Lola. Tak, dokładnie robi co powinno. Tak, to jest Lola, bo jesteśmy w ogóle na kampingu. Bo ja to odebrałem, wiesz, jako taką, ostatnio jest taka moda walka z zabobonami, wiesz? I to ludzie przekładają we wszystkie dziedziny. Bo ja z moich obserwacji wynika, że na przykład nasze pokolenie nie ma problemu ze zrozumieniem zasad fotografii i jak ktoś mówi, wypróbujcie tak, staruchy. No tak, staruchy, robimy tak, czy robimy siak, to nie mamy, poczekajcie, zerknę, czy się wszystko nagrywa, tak, wszystko się nagrywa. Dlatego, że myśmy się ze zrozumieniem. Dlatego, że myśmy się urodzili w czasach, kiedy jeszcze automatyki nie było tak naprawdę w aparatach. Albo na dopiero trzeba wchodzić, bo to mówimy o latach 80. Ja widzę inne rozwiązanie, przyczynę. Wiesz, jaką widzę przyczynę? Nie. My jesteśmy z czasów, kiedy w szkole uczono logicznego myślenia, a obecnie młodzież jest uczona zdawania pod klucz. Zapamiętywania. I pod klucz, wiesz, chodzi A, B, C i checklistę mają. Bo ja pamiętam taki przypadek, że koleś mi mówi, bo ja mam zdjęcie z modelką i dałeś się na profilowe, owarp ją dałeś, tą, że ona biegnie, ta modelka i ma włosami zasłonięte oczy, wiesz, tak bokiem trochę twarz ma. No tak, i nie widać. Dla niektórych to jest już po prostu tragedia. Ale wiesz, jak koleś mi wytłumaczył, że to nie jest portret? Bo nie widać twarzy, tak? Nie, wytłumaczę ci po kolei. On ze mną dyskutował, że to jest portret. Nie, to nie jest portret. I uzasadnienie, słuchaj. Bo w portrecie ostrzy się na oko. Tak? Czy nie? No niekoniecznie. No ale powiedzmy, że tak, zgadza się. No zazwyczaj mówią, żebyś oszczył na oko. No powiedzmy, że tak. To jest ogólnie tak, nie? Nie jest to konieczność, ale większość będzie mówiła tak. Słuchaj, więc jeśli Sony ostrzy na oko, a nie widzi oka, to nie ostrzy na oko, więc to nie jest portret. Tak mi to uzasadnił. A, czyli jak automatyka nie może zrobić tego za ciebie, to znaczy, że ty nie możesz zrobić portretu. Znaczy, on miał checklistę. I on w checklistie miał tak zapamiętane. Ostrzymy na oko, Sony ostrzy na oko. Jak Sony nie wyostrzy na oko, no to nie będzie wyostrzone na oko. Jak nie jest wyostrzone na oko, to nie jest portret. A czy ten ktoś wiedział o tym, że można manualnie ostrość ustawić albo w inne sposoby też? Nie, no bo właśnie to wynikło przy tym właśnie manualnym ostrzeniu, bo ja te zdjęcia robiłem, część tych zdjęć robiłem Heliosem manualnym na D700 i miałem nawet chłopaków, jak moi synowie, jak biegną w wodzie, obydwaj są ostrzy i on mówi, że to nie mogło tak być, nie mogłem ostrzyć manualnie, czemu? Przecież wostrzyłem, bo się powinno ostrzyć na oko i Sony ostrzy na oko. Mówię, dobra, no dobrze, jak biegną mi dwie osoby, czy trzy, czy czwarte, nie, to na które oko ten aparat powinien wyostrzyć, żeby było dobrze? Prawda? To jest dobre pytanie. No bo tam był zarzut, że za dużą przysłonę użyłem, bo się używa minimalne, 1.2, 1.4. Nie. No bo nie mogłem, bo ja wiem, że dałem F5, że nie mogę dać większej. No właśnie. Jak masz kilka osób, policzymy hiperfokalną tak zwaną, to potrzebujesz tego mniejszą dziurę tak naprawdę, żeby więcej osób miało ostre oczy. No i ja doszedłem do wniosku, patrząc te wszystkie fora przeglądając, że ludzie po prostu nie myślą, zapisują sobie checklistę, wiesz, jak odpowiedzi A, B, C, D i przykłada A, B, C, D, o, to jest zdjęcie, to jest dzieło, a tu są szumy większe niż ISO 200. Nie, to już jest tragedia, tego nie może być. To już autor już się nie nadaje do kosza,
I ja tego, wiesz, mi czasami ciężko przeżyć. To ja to w ogóle jest tragedia, bo ja czasami dodaję szumy nawet. Wrzuciłem zdjęcia na grupę Nikon Z Polska, zdjęcia Rudzika, takie ładne wypozowane, bo mi wypozował, nie? Mhm. I Strzyżyka, który mi taką frajdę sprawił, bo go nie mogłem trafić, tak szybko biegał, wiesz, chodzi. I tam część zdjęć było z większym szubem, no bo to jest, wiesz, jak u nas. U nas o tej porze roku to jest ciemno strasznie. Przy F6.3 i przy, powiedzmy, jednej 250, to potrafimy mieć ISO 512 tysięcy. I w południe, oczywiście. On potrafi, ja nie mam. On nie ma tyle. Nie, ty masz więcej, ty masz 100 coś tam tysięcy. Tak? No, twój ciągnie do 100 coś tysięcy. Nie wiem. To Z9 ma tylko 25600, a twój ma 100 tysięcy. No takich nie robię. Twój jest jeszcze raz tak, bo mam mniejszą matrycę. No i ja zadałem mu pytanie, bo napisał, że w ogóle po co ja to dawałem. To, nie no, szumy na zdjęciu i w ogóle ptak nie jest wyeksponowany. Jeszcze go tak zapytałem, czy każde zdjęcie musi być na przykład ptaka, takie jakbyśmy brali i robili zdjęcie modelce, wiesz o co chodzi, upozowane, wiesz, nie, z ładnym tłem, a najlepiej jakbyśmy na tego ptaka, jakbyśmy polowali gdzieś w dziczy i go nie karmili, żeby czasami nie przyszedł tam, gdzie chcemy. A ja dam takie, wiesz, że on w krzakach, i to jest takie fajne zdjęcie, musiałeś w krzakach wypatrzeć tego ptaka, wiesz, chodzi? No tak, tak jak go widzisz, tego ptaka, tak jak widzisz. Naturalne miejsce życia ptaków małych w większości. W większości, nie? To taki ludzik będzie właśnie żył w krzaczorach, gdzieś w miarę nisko nawet. To jest jego naturalne środowisko. Ja się go zapytałem, czemu nie mogą być takie szumy, czemu tak nie może być tak w naturalnym, jak go widzimy, czemu wszystkie te zdjęcia muszą być wypozowane, no to mi odpisał, że nie umie przyjąć krytyki, nie? Ja mówię, no ale... Ale nie wytłumaczył ci tego. Nie, napisałem jeszcze potem o komentarze, i żeby mi to jednak wytłumaczył, bo ja umiem przyjąć krytykę, no bo... Ty, raz robiłem zdjęcia takie na odsunięciu pomnika ku czci żołnierzy polskich tutaj, co ich uczcili. Mhm. I robiłem takie streetowo-reporterskie zdjęcia, nie? I koleś mi pisze, że zdjęcia są do kosza, jak opublikowałem, dlatego że w trzecim rzędzie ludzi, wiesz, jest akcja, coś tam jest pomnik, coś tam przemawiają i z tyłu masz trzeci rząd ludzie, drugi rząd ludzi i trzeci rzędzie. Ktoś się bawi telefonem i ja lepiej powinienem ludzi ustawić. I jak ja się nie zastosowałem do jego rad, to wyszło na to, że nie umiem przyjąć krytyki. Ale jestem niedobry. To ja bym chciał tego pana mieć na zamieszkach, jak robiłem zdjęcia na zamieszkach w Belfaście. I żeby mi ustawiał ludzi, jak rzucają petrol bombs. No, żeby ustawiał. Ludzie nie rozumieją, że tak w końcu dociekaniem do... Ja naprawdę bym chciał go spotkać, po prostu niech mi... Wypytałem... Albo policję niech mi ustawia, że nie, tutaj będę z karabinem, będzie stała inaczej policja, bo nie wiem, kadr jest zły. Ja go wypytałem go i w końcu się udało uzyskać informację, że on na co dzień fotografuje produkty, nie? A, no to fotografia produktowa jest zupełnie innym typem fotografii. No, ale czemu oceniasz przez nią pryzmat, nie wiem, reporterki wojennej na przykład, wiesz o co chodzi? No bardzo duży błąd, no po prostu nie możesz ustawić sobie czegoś tak w reporterce. Tym bardziej w reporterce nie ustawiasz obiektu, tylko ustawiasz siebie względem obiektu. Wiesz co, ja chyba jestem takim szczęściarzem, że ja i produktówkę robię, i robię i portrety, i wildlife, i jakieś tam inne wynalazki, i nawet wideo nagrywam. To mam takie chyba szersze spektrum, wiesz? No bo po prostu bardziej się interesujesz może czymś innym, jak robisz produkty cały czas. Fotografia produktowa jest trudną fotografią tak naprawdę, bo pokazać produkt w idealny sposób jest naprawdę... I ciekawy. Nie do końca proste, bo ja też tak to robiłem i robię czasami. Ale to ja nie mam do jego kompetencji pod tym względem żadnego Natomiast zasady z fotografii produktowej zupełnie nie są zasadami dla fotografii reporterskiej. No. Albo streetowej. No. Po fotografii reporterskiej czy streetie fotografujemy to, co widzimy, bez ustawiania sceny i koniec. No, w wildlife teoretycznie też, tylko że no, czasami oszukujemy i dajemy ptaszkom jedzonko. Znaczy, wszyscy dają, tylko nie każdy się w siebie bierze i przyznaje. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś robi taką czatownię i wy płacicie mu pieniądze i potem idziecie, siedzicie 3 dni z rzędu i nic nie przeszło, to się napisali, że jest dupa, miejsce i niech spada, więc on nie musi dokarmiać, żeby one przychodziły, że jak człowiek zapłaci, to żeby miał jakieś tam większe szanse tego zrobić, zdjęcie tego zwierzęcia i po prostu no, się pochwalić i dać dobrą opinię, że pieniędzy, bo to nie wyrzucił, nie? No taka prawda. No. Jest tylko kwestia, jak my to na bezczela bierzemy i robimy, no bo wiecie... Tylko to się o to bierze i rozchodzi, nie?
I ja mam taką od siebie myśl dla osób, co zaczynają, każdy z nas przechodził przez etapy fascynacji, ostrością, kolorami, Photoshopie, możliwościami, gradianem, ostrością, no wszystkie te etapy przerobił i osoby coś naprawdę przerobiły to tak totalnie, wracają do podstaw, robią jakieś takie pstryki sobie, bez wymusu, dla przyjemności, z dużym szumem, czasami nie do końca ostre, bo jest coś rozumiem. I dla nich to jest fajne, to jest odejście od tego reżimu takiego i ja już jestem na etapie takim, że sobie chodzę, sobie pstrykam, no. Wiesz co, ja proponuję, żeby każdy, kto chce się wypowiedzieć na temat fotografii w ten sposób, szczególnie jak robisz fotografię produktową, a będziesz mówił o reporterce, że nie ustawiłeś ludzi, taka osoba powinna sobie wziąć w łapę aparat analogowy. Analogowy. I wziąć te 24 klatki, czy tam 36 klatek, wyjść na miasto i zrobić po prostu tym aparatem cały film, potem go samemu lepiej wywołać i niech zobaczy, jakie są efekty bez ustawiania ludzi, jaki jest ISO. Niech sobie weźmie, nie wiem, Deltę 3200 film Ilforda i zobaczy, jak te szumy fajnie mogą wyjść, co można wyciągnąć z tych szumów tak naprawdę i jak te zdjęcia wyglądają. One wyglądają pięknie, jak są dobrze naświetlone. A nawet takie hardkorowo wyciągane też pięknie wyglądają. To wszystko zależy od koncepcji fotografa. Tak, a jeśli będzie robił lustrzanką, czy tam aparatem ogólnie z elektroniką. I spust nie boli. Tak, dokładnie. I przyniesie 1000 zdjęć z takiego eventu i potem wybierze sobie tych, nie wiem, 200 pewnie. A powiem ci, że takie Z9 jest złe do potęgi, bo tam nawet się migawka nie zużywa. Wiem. Wiem, bo kiedyś mi wybrałeś na serwer zdjęcia z eventu i jak zobaczyłem, ile ty zrobiłeś zdjęcia, ile ja zrobiłem, to się przeraziłem. Kończy się nam bateria w aparacie. Celowo tak zostawiłem, żebyśmy kończyli, bo mamy w zwyczaju przedłużać. Tutaj mam podgląd fajny. Także zachęcamy Was do powrotu na nasz kanał niebawem. Postaramy się coś nadal nagrać, tym może z akcji. Najbardziej zachęcamy tych, co mówią, że wysokie ISO jest złe. I że trzeba robić to samo, co nazwijmy to ważni fotografowie w internecie. Ale ja oglądam tych takich ambasadorów różnych marek i tam szumów jest o matko bosko i się nie przyjmują. Nie mówię tego, aha, nie hejtują, hejtujcie nas za wysokie ISO. Ta. Ja robię na przeważnie 800. Kolega trafił z tym kanałem wysokie ISO, bo taką nazwę zrobił. Pozdrawiamy. Tak, ja robię kolegę. Przeważnie 800, 1200, bo, ja bo w północnej Irlandii jest ciemno jak no, tam gdzie słońce nie tutaj dociera. O tej porze roku to jest standard 25600, 18000 to już jest super pogoda. No nie, ja powyżej 5600 nie wychodzę. Dobra, tak do kamery mówisz. No. No, tak do kamery mówi. Przecież jak mamy te same obiektywy, z tym samym światłem, tę samą pogodę, to jak ty możesz robić tak i nie doświetlać? Zwiększam czas. Zwiększę czas. Do ile? Jak ja na 250 mam te 600 mm, mam ISO 25600, to ty masz akurat 5300. Nie, to ja wtedy przestaję robić zdjęcia. A ja wolę zrobić zdjęcie tego ptaka, się nie przyjmować jakieś tam ISO. Jak będę naprawdę chciał, to mam AI, Topaz AI, mogę sobie kupić i sobie mogę odszumić. To czy w Lightroomie masz świetne odszumianie. Ja nie wiem co... ISO... Wywołajcie sobie taki film, wiecie, z Lubitela, ile to jest? 126? Lubitel 126 czy 12? Nie, 112. Nie pamiętam. Już z Lubitela, nie wiem, 126B, na przykład sobie wywołajcie zdjęcia, średni format, bida aparat, 100, jak to mówią. 166B. I wtedy zobaczycie, co to jest ISO, nie? Ale jak wywołałem średni format, zeskanują i zrobią z tego małe zdjęcie w internecie, to i tak nie zobaczą szumu. No dobra, no ale niech przejdą tę drogę, to zobaczą szuby. Nie, niech przejdą drogę robienia... Tam jest ostrość, tam jest ta ostrość. Nie. Gdzieś w wyobraźni, gdzieś tam jest, ona gdzieś tam jest. Tak, wiesz, że trzeba trafić manualnie tą ostrością. Ale ona gdzieś tam jest, tylko nie na zdjęciu, gdzieś tam dalej. To jeszcze pytanie, czy oba obiektywy są idealnie synchronizowane. Bo to, że my widzimy ostrość w wizjerze, nie znaczy, że na filmie. Na filmie. Tak, bo tam innym obiektywem ostrzymy i ten może być perfekcyjny, a innym robimy zdjęcie. I tam już może być... Jak to się mówi? Trochę inaczej. Mały problem. Dobra, żegnamy Was z kanału Wildlife Super Photocam. Ale wiesz, co jest najfajniejsze? Co? Niech mają tylko te 12 klatek do wykorzystania. Tak. I jak policzycie koszt wywołania, to szybko przejdzie chęć do naciskania spustu. Tak. Ale teraz się mogą fotografowie poczuć jak za PRL-u, nie? Każda rolka na wagę złota.
Tak, coraz droższe są. No. Kup teraz kolor, to jest tragedia. A jakaś nowa firma wypuściła filmy, że produkuje. Także tutaj jest coś takiego. Także... Musimy poszukać. No, bo jak przyjdzie lato z powrotem, to znowu wracamy do filmów. No. Bo zimą to nic się nie chce. No, tutaj... Jak to mówisz, pogoda gastronomiczna. Tak, tutaj albo pada, a jak nie pada, to leje. Tak właśnie. Tak, no dzisiaj będzie. Wyjątkowo teraz, w tej godzinie Puh! Nie pada. Nie wypowiadaj tych słów. Wiesz, jaka pumpa była, jak jechałem? Wycieraczki nie nadążały. Auto na autostradzie się prawie zatrzymały. No dobra, już siódmy raz kończymy. Do zobaczenia później. Tak. Wyłączamy ten teleekspres. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Trzymajcie wysokie ISO. Ta. I hejtujcie ten kanał teraz. Za wysokie ISO. A nas jeszcze bardziej. A nas jeszcze bardziej. Trzymajcie się, cześć.